ponieważ gra tylko raz i twierdzę, że nic dwa razy się nie zdarza, zadała kłam temu wszystkiemu powiedzeniu, dlatego że zagra dzisiaj po raz drugi. Wczoraj zagrała po raz pierwszy na gościnnych występach w Żołni, w tamtejszym kościele, na zaproszenie wójta gminy i gminnego ośrodka kultury oraz proboszcza tamtejszej parafii, dała ta orkiestra koncert w kościele parafialnym w Żołni. Do dzisiaj jeszcze rozbrzmiewają oklaski niosące się od Żołni przez pismo każdorodzie. Niektórzy mówią o wystawnych kolacjach, które negatywnie otrzymywali. To wszystko było wczoraj. I to zawsze moje powiedzenie, że taka orkiestra to efemeryka, która pojawia się jak meteor, raz znika i już więcej nie powraca. Okazało się nieprawdziwe, bo ta orkiestra pojawiła się wczoraj jako wielka gwiazda w Żołyni i dzisiaj już opromieniona sławą, która jest występna w Żołyni, dzisiaj ta orkiestra zaprezentuje się przed Państwem. Przepraszam za ten trochę żartobliwy, ton, ale przede wszystkim chylę czoło przed tymi młodymi ludźmi, którzy w lipcu zamiast wylegiwać się na plaży, na piaskach, gdzieś chodzić po górach, zechcieli przyjechać do Łajdzika, małego miasteczka na województwie podkarpackim. I tutaj ciężko, naprawdę ciężko pracować. To jest najwyższe uznanie dla tych młodych ludzi. Profesjonalne orkiestry nie są w stanie nieraz przygotować takiego repertuaru. Oni to zrobili. Za chwilę Państwo usłyszycie Heinricha Ignaca Franza von Webera, Batali, kompozytor barokowy, niemiecki, żyjący na przełomie, właściwie pod koniec XVII wieku, pochodzenia czeskiego, stworzył w 1673 roku utwór Batalion, czyli bitwa, wojna. Utwór ten to szereg małych obrazków, małych form obrazujących elementy bitwy. Zgiełk bitewny, przygotowanie do bitwy, pojedynki, okrzyki bitewne, to wszystko, co tu jest związane. Ten utwór jest, taką ilustracją właśnie bitwy. Z tym, że sam Biber to jeden z najbardziej znanych kompozytorów austriackich, niemieckich, kręgów muzyki niemieckiej, który właściwie bardzo mocne piętno odcisnął na cały wiek XVII, ale i także następne lata, szczególnie wiek XVIII. Później słuchać będziemy fresko trzeciej części Divertimenta D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kepler pod numerem 136. A na koniec suity słynnych tematów muzycznych na orkiestrę smyczkową Jeffa Manochiana. Jeff Manochian to kompozytor amerykański, urodzony w 1953 roku, pianista, urodził się w Salt Lake City. W wieku 12 lat napisał pierwszy koncert fortepianowy. W wieku 15 lat pierwszy koncert skrzypcowy i pierwszą symfonię, a w wieku 17 lat poprowadził jako dyrygent orkiestrę, która grała jego utwór. Właśnie suite słynnych tematów muzycznych Manochiana usłyszymy na zakończenie dzisiejszego koncertu. Koncertu, który poprowadzi Wojciech Rogo. Dyrygent urodzony w Brzegu, studiujący we Wrocławiu dyrygenturę profesora Marka Pijarowskiego. Tylko ciekawostkę podam, kończył również filologię słowiańską na Uniwersytecie Wrocławskim i studiował w Instytucie Języka Rosyjskiego w Moskwie. Zdobył drugą nagrodę na trzecim przeglądzie dyrygentów imienia Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Wygrał konkurs na stanowisko asystenta Antoniego Wita
w Filharmonii Narodowej. Pracował tam w latach 2005-2007. Obecnie współpracuje z wieloma zespołami symfonicznymi, najbardziej renomowanymi i filharmoniami, praktycznie wszystkimi filharmoniami w Polsce. Przygotowywał premiery muzyczne, m.in. dla Teatru Muzycznych Wersalu w Ksanten i Wrocławiu. Dla nas, mieszkańców Łańcucha, jest o tyle bliski, że dwa lata temu poprowadził orkiestrę Filharmonii Lubelskiej i solistów w wielkim koncercie plenerowym na rynku, prezentując najbardziej popularne arie operowe i operetkowe. Oprócz tego, że współpracuje z naszym kursem. Gościł regularnie w wielkich salach koncertowych w Bazylei, w Bernie, San Valentin, w Dreźnie, w Hamburgu, w Monachium, w Salzburgu, w Stuttgarcie, w Wiedniu i Zurichu. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję kierownika muzycznego Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jest pracownikiem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, posiada doktora. Pełni też funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Lubelskiej. W 2011 roku otrzymał nagrodę, teatralną nagrodę muzyczną imienia Jana Kiepury w kategorii najlepszy dyrygent. Dla nas jest to w ogóle najlepszy dyrygent, który potrafi tak perfekcyjnie i doskonale przygotować z młodymi ludźmi program, który Państwu już przedstawiamy. Dlatego też z wielką radością, ale trochę ze smutkiem, zapraszam Państwa na zakończenie 41. festiwalu. Bo przeszło mi festiwal, kurs. Przecież z tego zrobił prawie festiwal. 41. Międzynarodowy Kurs dobiega końca. Ja się smucę z tego powodu, ale z radością Państwa zapraszam na koncert Orkiestry Starszych 41. Kurs. Dyryguje maestro Wojciech Rodek.
jeszcze krócej zakończymy się. Zapraszamy za rok.